95 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Jedyny polski zryw, który się powiódł. Na łamach Ale Historii, tygodnika, który jest dodatkiem do Gazety Wyborczej, przypominamy to wydarzenie. Przypominamy też sylwetkę jego pierwszego dowódcy, kapitana Stanisława Taczaka. Z jego mianowania na to stanowisko łączy się ciekawa anegdota. Otóż kapitan Taczak pojechał do Berlina z Warszawy jako oficer Polskiego Sztabu Generalnego, bo tam mieszka jego żona i dzieci. Bardzo się o nich martwił, bo w Berlinie wówczas wybuchło czerwone powstanie. Ale kiedy się zorientował, że wszystko jest z nimi w porządku i w drodze powrotnej zatrzymał się w Poznaniu, gdzie mieszkała też jego siostra i brat. I tam cywilne władze powstania dowiedziały się, że oto w Poznaniu jest oficer Sztabu Generalnego Polskiego i zaproponowali mu, żeby objął dowództwo nad powstańcami. On się zawahał, zadzwonił do Piłsudskiego, do Warszawy, połączyli się telegrafem i marszałek zgodził się na to. I w ten sposób kapitan, który od razu został mianowany na majora, został dowódcą powstania. Opisujemy i powstanie, i sylwetkę kapitana w tygodniku Ale Historia. Ale nie tylko to, zajęliśmy się, rzadko nam się to zdarza, ale tym razem żeśmy się zdecydowali na to historią alternatywną. Czyli co by było, gdyby nie było stanu wojennego? Zastanawia się nad tym znakomity gospodarczy publicysta gazety Witold Gadomski. Zapraszam do lektury w najbliższy poniedziałek, Ale Historia z Gazetą Wyborczą.